Witam wszystkich tukadomania.pl. W dzisiejszym odcinku omówimy pasek narzędzi dotyczący wymiarowania. Na początek stwórzmy kilka prostych obiektów: prostokąt, koło, jakieś linie. Ok. A więc pasek narzędzi dotyczący wymiarowania mamy w dolnym lewym rogu. Podstawowym wymiarem jest wymiar liniowy, jednakże pierwszy z lewej, czyli wymiar liniowy, jak widać na załączonym obrazku, wymiaruje w poziomie bądź w pionie. Klikamy z jednej strony i teraz klikamy z drugiej strony. I widać, że Wymiar nam powstał, lecz jest bardzo mały. Aby zwiększyć czytelność wymiaru, musimy zmienić styl wymiarowania. Teraz używamy stylu wymiarowania o nazwie ISO 25. Aby zmodyfikować istniejący styl wymiarowania bądź stworzyć nowy, klikamy na ikonkę Styl wymiarowania. Wchodzimy w Zmień. I powiedzmy, zwiększymy sobie groty strzałek oraz tekst. Strzałka, rozmiar strzałki, 2,5 zmienimy przykładowo na 5. Tekst z 2,5 zwiększymy na 5. W dodatku, jak widać, po przecinku mamy dwa miejsca. Zmienię sobie na miejsce 1. Klikam OK. Zamknij. Jak widać, nasz wymiar się zmienił. OK. Idźmy dalej. Jeszcze raz użyję wymiaru liniowego. OK. Teraz, jeśli chciałbym zmierzyć ten odcinek, muszę użyć tym razem wymiaru dopasowanego. Tak? Jeśli użyję wymiaru liniowego, zmierzy on nam dany obiekt tylko w ten sposób. Skasuję. Jeśli chciałbym zmierzyć kąt między tymi dwoma odcinkami, wybieram ikonkę wymiar kątowy. Klikam z jednej strony, z drugiej, i jak widać, Pokazuje się nam kąt. W miejscu, gdzie chcę upuścić wymiar, po prostu klikam. OK. Gdybym chciał stworzyć wymiar, na przykład średnicy tego koła, używam ikonki średnica. Klikam na koło. Jak widać, pokazuje mi średnicę. Gdybym chciał. Stworzyć wymiar promienia, używam ikonki promień. Znowu klikam na koło i mamy wymiar koła. Jak widzicie, wymiarowanie obiektów jest bardzo prostą czynnością. Dlatego serdecznie polecam sprawdzenie wszystkich możliwych opcji wymiarowania. Na dziś to by było tyle. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.